o tych tomach opowiedz, bo to jest dość ciekawa akcja. Patrz, w górne menu to trzecią ikonę tam tyknij po prawej stronie, obok harcerzyka. Ostatnią aktywną, o, może tak. Nie. O, w lewo, no dobra. No, przedostatnia. Przedostatnia. Events. Nie, bo jest nieaktywny. Wcześniej. Dobra, to. No, przejechałeś. Mamy książkę, do której zbieramy strony, czy jak? Tak. Ostatnie jest Arcane Pages, i strony zbieramy. I Empty Tomes. Te dwa dolne, ostatnie. Tak, to są kartki. Te kartki, top 500 ludzi każdego tygodnia dostaje te kartki. I najlepszy dostaje 100 kartek, tam najniższy, nie wiem, pewnie jedna, dwie kartki dostają, czy tam trzy, ci najsłabsi, nie? I te kartki zbierasz. Te Arcane Page, to. Tak? Tak. I teraz obok tu masz Empty Tomes. No. Żeby zrobić jakąś książkę, a teraz weszłeś znowu. W no, znaczy możesz tak mówić, bo ja to przeskakuję szybko, a ty masz z opóźnieniem. Ja już jestem na tym tomie. No. Dobra. W każdym razie potrzebujesz jeden taki empty tom, czyli okładkę jakby, żeby kartki włożyć do środka i zrobić jedną z pięciu książek. I teraz te książki, żeby dostać te puste tomy, to musisz na przykład włożyć 1000 loe na stacking i wtedy raz na jakiś czas te książki są jakby jako nagroda za stacking dodatkowa. Czekaj, zbieram ile kartek muszę zebrać? No kliknij w jaką książkę. Książkę wyżej. A, jeżeli są książki. Arcane Page. Masz strony, masz okładkę i strony wkładasz w okładkę i masz książkę. Rozumiem. Jest pięć różnych książek. I teraz na przykład ta książka iluzji, potrzebujesz jeden tom. Rozumiem. Pusty i 50 kartek. I co ona mi daje? No i teraz tak, w zależności od tego, jaką masz książkę, znaczy najpierw to taką kartę dostaniesz, albo karty, ale ma być karta, czyli za tą najdroższą książkę masz dostać legendarną kartę, za tą niższą będą rare karty i tak niżej i będą coraz niższe karty. Oprócz tego, jak zdobędziesz 4 książki albo 5 w sezonie pierwszym, to będzie jeszcze airdrop dla tych ludzi. Czyli jeżeli grasz, zdobywasz kartki, jeżeli złożysz na stacking trochę, bo dostajesz z airdropu poprzedniego jakieś tokeny, rzucisz sobie na stacking, dostaniesz książki, spakujesz to, dostaniesz ten i możesz wygrać jeszcze dodatkowe znowu tokeny, nie? Dobra, powiedz mi od razu tak. To jest takie perpetuum mobile, nie? Czyli jak grasz, najważniejsze jest cały czas grać w tym udział, to i masz kartki, i masz książki, i potem znowu masz jeszcze więcej tokenów. Kiedy się kończy sezon pierwszy? Na koniec miesiąca, jeżeli dobrze pamiętam, bo teraz był przedłużony, miał się skończyć tam z wakacjami, ale przedłużyli go do końca miesiąca. Czy te kartki potem jeszcze można nimi handlować? To był problem. Kartkami akurat nie, bo widzisz, jest not craftable. Czyli kartek nie można nikomu oddać, ale książki, ale puste tomy już można. No bo teraz chciałbym, ktoś kto widzi tą akcję pierwszy raz, chciałby dołączyć. No i teraz co? I teraz lipa, bo będzie zostało ile? Jest dzisiaj 18, mało czasu. W 12 dni uciłamy te 50 kartek? A tu jest 100 nawet. No powiem ci, no tak, bo tam jest 200, 100, 50 i potem jest tam chyba 5, 1 i jakoś tak. Także już takie mniejsze. No te żeby 200 uzbierać, no to trzeba było wygrać ligę dwa razy, bo stówka jest za pierwsze miejsce, nie? Chyba 80 za drugie, 60 za trzecie miejsce. Ale te ligi są co tydzień, tak? Nagradzane? Tak, w niedzielę wieczorem o 2 w nocy, czyli już prawie, to już jest poniedziałek, o 2 w nocy naszego czasu jakby liga się zamyka. No i oczywiście w poniedziałek potem w ciągu dnia nagrody są wysyłane człowiekowi. Możesz na tą ligę wskoczyć i zobaczyć, kto ile tam ma pierwszy, koło ma 10 tysięcy chyba punktów teraz. Jak ten. I ile pierwszych osób jest nagradzanych? Strony dostaje top 500. Kurczę, ja jestem 15 tysięcy? A tak, bo jesteś poniżej 1000. A, to bo przegrałem. Problem, jak będziesz poniżej 1000, to on jakby cię wrzuca na koniec listy.
I gdzie te kartki się odbiera? No one przyjdą same do ciebie w poniedziałek. Na adres? Znaczy gdzieś tu w grze będzie można nie, je zobaczyć? No pokażą, tam gdzie byłeś. Tam gdzie byłeś w tej zakładce, tam ci się pojawia, że masz 13. Ja bym ci pokazał na moim drugim koncie, jakbyś chciał, to ci mogę pokazać, jak to wygląda, jak byś screena. Już się nie będziemy się łączyć. Dobra, czyli gdzieś tutaj muszą być. Ci się pokaże, że masz tam 5 czy 10 kartek, 15, pod spodem będzie cyferka. No czy tutaj nie akurat, jak klikniesz obok, to będzie pod spodem ilość stron. Jasne. Na tym głównym ekranie. Tutaj. No i wtedy możesz wymintować. Jak już masz te kartki, to ten guzik mint będzie aktywny i możesz je wymintować. Jak je wymintujesz, to możesz je po prostu sprzedać. I kartek akurat nie można mintować, ale książki można. Ludzie robią teraz tak, żeby ominąć to, że kartek nie można wysyłać, więc na przykład wysyłają, ktoś, to jest takie trochę zaufanie już, nie? Wysyłasz komuś 2 puste tomy na przykład. Aha. A on ci wysyła już wymintowaną książkę z kartkami, nie? Czyli ktoś wymienia kartki na puste okładki, bo ciężej dostać tomy, a jak ktoś nie gra, to nie ma kartek. A ktoś inny dużo gra, to ma dużo kartek, a nie ma tomów. Nie? A Bo jak nie ma zdobyć na przykład tom? Stackingu. No, można w stackingu wziąć udział. I wrzucić minimum 1000 na stacking i wtedy dostaniesz. I od razu tą, jeżeli ktoś by dzisiaj ogląda i chce rzucić. Nie, to nie jest od razu. To nie jest od razu, to jest powiedzmy raz na jakiś czas team patrzy, robi jakby. Chodzi mi o to, czy jak ktoś wiesz, teraz by dołączył i rzucił na staking, zostało 12 dni, czy zdąży odebrać? Nie mogę obiecać, czy zdąży dostać pusty tom. Tego nie mogę obiecać, ale tam też jakbym na medium szybko rzucił, bo teraz tam są jeszcze dwie inne opcje. Zobaczę, czy ja tutaj szybko znajdę te artykuły. Oczywiście wszystkie linki, słuchajcie, do artykułów, do mediów, gdzie jest to wszystko wyjaśnione, będzie w opisie tego linku na YouTubie. Na Twitchu nie mogę wrzucić, na Twitterze chyba sprawdzę. No oczywiście i do samej gry link również będzie dostępny, bo zdaje się już tam gdzieś są reflinki, także będę wdzięczny, jak skorzystacie z mojego. Będziecie mogli sobie rozpocząć przygodę i zobaczyć. Ale mocno mnie to zaintrygowało, bo przyznam szczerze, ja tak pobieżnie trochę to z braku czasu sprawdzałem, ale to jest fajny motyw. Naprawdę to zbieranie i wypełnianie tych tomów tymi kartkami jest to fajna sprawa. Tym bardziej, że to chyba będzie coś się nadawało pod jakiegoś airdropa, co? Tak, tak. Dlatego 4 albo 5 książek jak masz, każda inna oczywiście, to nie jest, że ty 5 najmniejszych czy 4 te najtańsze co weźmiesz, tylko jeżeli będziesz miał jakby wszystkie 5 albo jedna ci brakuje, i wtedy dostaniesz airdropa, na pewno. Rozumiem. I teraz tak, żeby dostać puste książki, na początku było 100 tych książek, było na markecie do sprzedania, ale poszły w miarę szybko i nie ma tych książek jakby na markecie, jakby od innych graczy. Możesz odkupić teraz od innych graczy. Możesz też właśnie na stacking wrzucić 1000 loe na 3, 6, 12 miesięcy na dowolną lokatę. Bo jest jeszcze lokata taka bez loka, no to na tej nie. Ale też możesz dodać 300 dolców do liquidity na deksie. Wtedy też tą książkę możesz dostać. Od razu wtedy też, dostajemy? No właśnie nie od razu. Właśnie to nie było od razu. Ale posiadacze na przykład tych OG card, czyli tych Genesis, Torga, White Griffina i Trenta, ci co kupili kiedyś, też dostawali te książki, nie? Także zajrzyjcie na swoje konto, bo możecie mieć całkiem fajnego itemka. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś miał te karty, te z Genesis Limited Edition, te co były te pierwsze, te 3 karty limitowane, które były dość drogie, to teraz jakby od czasu do czasu zawsze coś dostajemy dzięki nim. Ja miałem przyjemność mieć akurat 3 karty i tych książek mi się nazbierało, tych pustych tomów, więc jest fajnie, nie?